Idąc dalej, Księga Izajasza, 30 rozdział. Księga Izajasza, 30 rozdział. Od 18 do 26. I dlatego Pan czeka, aby wam okazać łaskę. I dlatego podnosi się, aby się nad wami zlitować, gdyż Pan jest Bogiem prawa. Szczęśliwi wszyscy, którzy na Niego czekają, gdyż ludu na Syjonie, który mieszkasz w Jeruzalemie, nie będziesz zawsze płakał. Na pewno okażę ci łaskę na głos twojego wołania. Gdy go tylko usłyszę, odezwie się. A chociaż Pan dał wam chleb niedoli i wodę ucisku, to jednak nie będzie się już ukrywał twój nauczyciel i twoje oczy będą oglądać twojego nauczyciela. A gdy będziecie chcieli iść w prawo albo w lewo, twoje uszy usłyszą słowo odzywające się do ciebie z tyłu. To jest droga, którą macie chodzić. Wtedy będziesz uważał na nieczyste twoje rzeźbione bałwany pokryte srebrem i twoje lane bałwany powleczone złotem. Porzucisz je jako nieczyste i powiesz do nich precz. I on da deszcz na twój siew, którym obsiewasz rolę i chleb, plon roli będzie obfity i tłusty. W owym dniu twoje bydło będzie się paść na rozległym błonie. A woły i osły uprawiające rolę karmić się będą soloną mieszanką, którą się przesiewa łopatą i widłami. A na każdej wysokiej górze i na każdym wyniosłym pagórku będą potoki, strumienie wód w dniu wielkiej rzezi, gdy padną wieże. Wtedy światło księżyca będzie jak światło słońca, a światło słońca będzie siedmiokrotne, jak światło siedmiu dni. Pan otworzy skalę, Pan opatrzy skaleczenie swojego ludu i uleczy zadane mu rany. Tak na marginesie pamiętam, siedziałem w więzieniu 11 września 2001 roku i to czytałem. I poryczałem się i TVN leciał, wiecie. Pamiętam, jak mnie rąbnęło po prostu, to byłem w szoku. W dniu, kiedy padłem wieże. Pierwsza rzecz, bardzo ważna, gwoli wstępu, 18 werset. Okazywanie łaski jest prawem. Przypominam o łasce. Okazywanie łaski jest prawem. Czyli my żyjemy w prawie łaski. To znaczy, że powiedzieć najprościej, Bóg nie robi łaski, że nam daje łaskę. To jest prawda. Więc co robi Boży lud? Nie żebra, czy żebrze, nie wiem jak się mówi. Ubog. Tak? Dzieci Boże to nie żebraki, które tam gdzieś klęczą i żebrają, żeby im spadł jakiś ochłap z nieba. Tak? Dwa, oczekiwanie łaski uszczęśliwia. Czyli w ogóle liczenie na łaskę, trwanie w łasce czyni cię szczęśliwym. To cię czyni szczęśliwym, że ty w ogóle wiesz, że masz niezasłużoną przychylność i Bożą zdolność w sobie. Ale idziemy dalej, werset 19. Bóg oczekujący relacji i dialogu. Widzimy Boga oczekującego relacji i dialogu. Czyli co? On chce bardziej rozmawiać z tobą niż ty z nim. To teraz sobie wyobraź, jak bardzo ty chcesz z nim rozmawiać, a on chce bardziej. Bardziej. No on oczekuje relacji i dialogu. I widzimy dalej element tego wersetu, że dialog uwalnia działanie łaski. Czyli kiedy ja wchodzę w dialog z Bogiem, to wtedy realnie funkcjonuje łaska. Bo w innym wypadku to są rzeczy bardzo płytkie. Ja w ogóle widzę, jak chrześcijanie bardzo mało korzystają z łaski. Bardzo mało z łaski korzysta Kościół. Ja w ogóle wiem, że kiedyś to każdy z nas będzie zapytany przez Boga, tak, na sądzie Chrystusowym, dlaczego tak mało korzystałeś z mojej łaski? W ogóle czemu ty to w ogóle wiesz? Dałem ci moje zdolności, a ty, żeś pół życia chodził, dziobał, proszę ciebie, jakieś tam, wiesz, za jednym ziarnem żeś chodził. Tak? A przecież w ogóle mogłeś inaczej, tak? Mogłeś więcej. Mogłeś dalej, silniej, mocniej, tak? Lepiej. A więc widzimy, że to kiedy ty zaczynasz budować dialog z Bogiem, rozmawiać z Bogiem, tak, to zaczynasz coraz bardziej doświadczać możliwości Boga w tobie. To cię uzdaje. Dlatego tak ważna jest rozmowa i bycie w relacji. I tutaj jest ciekawa rzecz. Werset 20 zaczynamy. Chleb niewoli. Oryginał mówi kłopotliwe ziarno. Dokładnie niepojęte intelektualnie spisane słowo. Tu jest napisane, że chociaż Pan dał ci
Chleb niewoli, oryginał mówi kłopotliwe ziarno. Chociaż Pan ci dał kłopotliwe ziarno. Co to jest kłopotliwe ziarno? Biblia. To jest bardzo kłopotliwe ziarno. Wszyscy wiedzą, że to prawda, a mało kto rozumie. Ludzie nie potrafią się poruszać. To jest kłopotliwe ziarno, to jest logos, spisane słowo. Tak? I Bóg mówi, chociaż dałem ci to kłopotliwe ziarno, tak? I wodę ucisku, tutaj jest oryginał, mówi ucisk wody, czyli duchowe, niewyczuwalne po ludzku spisane prawa. Czyli tutaj się dzieje taka bardzo ważna zależność. Z jednej strony mamy Pismo Święte, które nie do końca jest jasne dla nas. Z drugiej strony budzą się w nas, jako odrodzonych z Bożego Ducha ludzi, pewne zjawiska w duchu, których też nie do końca potrafimy zrozumieć. Czyli w ogóle życie chrześcijanina na początku, tak? To jest w ogóle końko, człowieku. Z jednej strony bierze Biblię i mówi w ogóle o co kaman. Z drugiej strony w nim coś się dzieje i też do końca nie wie o co chodzi w środku. Ja naprawdę rozumiem świeżo narodzonych z Bożego Ducha ludzi. I ja rozumiem, że to się w nich dzieje, bo to się działo we mnie. Czyli mamy kłopotliwe ziarno i mamy wodę ucisku. I my w ogóle nie wiemy. Często na przykład, patrzcie, ilu z was mieliście sytuację tego rodzaju, że tak, chciałem tam pójść, a nie poszedłem. Miałem powiedzieć Ewangelię, nie powiedziałem. Czułem, że mam uzdrowić, nie uzdrowiłem. Woda ucisku. Rozumiesz? W ogóle wiedziałeś, że masz to zrobić, ale tego nie zrobiłeś. Rozumiesz? Jeden mu chłopak od nas z kościoła w Warszawie, taki biznesmen też, no, siedział sobie w ogóle, pisał na komputerze w galerii handlowej, coś tam poczekał na kogoś i usiadła obok, podjechała na wózku inwalidzkim kobieta do stolika. Duch Święty do niego mówi, wstań, podejdź do niej i spytaj się, czy chce być uzdrowiona. Oczywiście wiecie, co zrobił. Niedawno nawrócony chłopak, nie? Zamknął laptop. I po cichutku zaczął się oddalać. Krokiem plażowym. Mówi, oddaliłem się wmieszałem w tłum. Opowiada mi to, nie? Idę sobie w tym tłumie, galeria handlowa, kupa ludzi. W ogóle jedzie koło mnie. Ta na tym wózku. I mija mnie. Duch Święty mówi, podejdź, zapytaj, czy chce być uzdrowiony. Mówi, dobrze, dobrze. Szybko poszedł kawał dalej. Usiadł sobie w drugiej części tych restauracji. To cały w ogóle taki kompleks, nie? Usiadł, siedzę, otworzyłem laptop, pracuję. Podjeżdża. Przy stoliku obok. Przez całą galerię przyjechała za mną. W ogóle mówi, dobrze poszedł, zamknął laptop, przyszedł i mówi, czy chcesz być uzdrowiona? Tak? Okazało się, że ona nie mówiła po polsku, a powiedziała coś po angielsku, więc on po angielsku do niej powiedział. To do nas spojrzała mi w oczy i powiedziała, kiedyś w to wierzyłam. Dziś moja wiara zgasła. I Duch Święty mu potem pokazał, że to był kolejny jego apel do niej. Chciał ją wzbudzić, tę kobietę. Rozumiecie? Ona w innym kraju zupełnie była, wiesz. I on sobie jego znalazł Bóg jako posłańca. Bo to wierząca osoba prawdopodobnie była, wiecie, nie? I chciał, w ogóle dalej Bóg do niej pukał, żeby ją uzdrowić, tak? Ale chodzi o to, jakie jest zachowanie młodego wierzącego. Jest woda ucisku, jest ucieczka. Ciśnie cię od środka, rozumiesz, ale nic z tym nie robisz, tak? Nie rozumiesz słowa i nic z tym nie robisz. I Bóg mówi, chociaż dałem ci te kłopotliwe słowo i dałem ci tą wodę, tak? One są ci dane, bo one musiały zaistnieć na początku, tak jak malutkie dziecko jest na początku. W ogóle zauważycie, że dzieci małe są dziwne, jakąś głowę dużą mają, takie niewymiarowe to wszystko. Wiesz, o co chodzi? Takie to dziwne te dzieci. No ale dopiero potem wyrastają te dzieci. No na początku dziecko to strasznie dziwne jest. Tak? Bo dopiero potem się jakoś wydłuża, tu mu rośnie coś tam, a jak jeszcze w wieku dojrzewania są, to są w ogóle dziwni. Stopy długie rosną najpierw, wiesz, jakieś takie. To dalej jest napisane, twoje oczy będą oglądać twojego nauczyciela. Nauczyciel, oryginał,
wypuszczający strzały, czyli osobiście strzelający słowem do celu. A więc Bóg mówi do ciebie tak: mimo że nie rozumiesz do końca pisma i w środku też dzieją się w tobie rzeczy, których nie rozumiesz, obiecuję tobie, że będę ci to wszystko tłumaczył jak dziecku. On ci to obiecuje. Oto twój nauczyciel jest. Ja ciebie z tym nie zostawiam, mówi Pan. To nie jest tak, że ty musisz wertować pismo i dochodzić różnych praw. To nie jest tak, że ty musisz w ogóle przezwyciężać różne rzeczy, które się dzieją w tobie. Ja cię w tym będę prowadził. Będę ci tłumaczył te rzeczy, wykładał. Rozumiesz, w co ty musisz wierzyć? Ty masz osobisty GPS. Nie tylko mapę. Nie tylko informacje o terenie, ale GPS. Wiesz, jak prowadzi GPS? Precyzyjnie. Precyzyjnie. Pod mieszkanko. Konkretnie. Taki jest twój Bóg i on tego chce. Rozumiecie? Precyzyjne słowo. Precyzyjne słowo. 21. A gdy będziecie chcieli, zatrzymujemy się, a gdy będziecie chcieli, czyli on mówi, ja jestem gotów cię prowadzić, tak? I teraz tak, gdy co? Będziesz chciał. I zaczyna się pierwsza informacja. Pierwszy głos Boga do człowieka. Słyszalny i wyraźny to jego pragnienie. Chcesz dalej słyszeć Boga głębiej? Zaczynamy rozmawiać o twoich pragnieniach. Przestań teraz podważać, że masz cielesne. Bo ci uderzy. Nie masz cielesnych pragnień. Posłuchajcie. Wierzysz, że jesteś duchową istotą? Oddałeś życie Jezusowi? Jesteś mu poświęcony? Czego pragniesz, proszę? Obojętnie teraz co? Czego pragniesz? To on ci wlał. To jego głos do ciebie. Pragnienie. Jeżeli chrześcijanin nie zaskoczy tego, nie pójdzie dalej. Najpierw Bóg daje pragnienie. Jam jest ten, który daje co? Chcenie. Pragnienie. Ja się oswoiłem z moimi pragnieniami. Ja pragnę. Ja się nie boję pragnąć. Ja ostatnio stanąłem przed jednym samochodem i mówię, Boże, jak ten już się zjeździ, to chcę taki. Taki. Komu? Rozumiecie? Wszystko to, co mam dzisiaj w życiu, zapragnąłem tego. Zapragnąłem. Ponieważ On wlał we mnie te pragnienia. Nie możesz bać się pragnąć. Pierwszy głos Boga to pragnienie. On mówi do ciebie pod postacią pragnienia, które sam włożył w twojego ducha. On mówi do ciebie pod postacią pragnienia. Najpierw pragnienie. Najpierw. Żebyśmy szli dalej, to musisz wierzyć, że twoje pragnienie, a zakładam, że jesteś szczery przed Bogiem. Ja w ogóle teraz nie zakładam, ludzie, że jesteście hipokrytami, że jesteście oszustami. Ja w ogóle wierzę w to. Wierzę w to, że jesteście ludźmi Bożymi. I jako ludzie Boży posiadacie Boże pragnienia. I nie wolno dać się wam z tego wytrącić. Bo jak się z tego wytrącicie, to będziecie szukali w innej orbicie czegoś. I będziecie mówili, Panie powiedz do mnie, Panie powiedz. A on mówi, przecież dałem ci pragnienie, czego ty tutaj szukasz? Czego ty chcesz? Zacznij ze mną rozmawiać na poziomie pragnienia, które masz.
Jakie ty masz pragnienie? Czego ty pragniesz? I niektórzy z was możecie pragnąć wcale nie takich rzeczy, jak pragną inni. Jedni z was możecie na przykład bardzo pragnąć rozwoju w służbie, a inni z was możecie pragnąć domu z białymi ścianami i ogródkiem. Ja nie wiem, czego pragniecie, ale On to w ciebie włożył. Uszanuj to, bo inaczej nie będziesz dalej rozumiał ani tego, co ja mówię, ani tego, co On będzie do ciebie mówił. Bo On będzie do ciebie mówił zgodnie z pragnieniami, a nie gdzie indziej. Gdzie indziej to jest twoja dusza i demon. Jeśli czegoś nie pragniesz, to tam nie mówi Bóg. Rozumiesz mnie? Koniec. Do mnie Bóg nie mówi o różnych rzeczach, bo ja ich nie pragnę. Rozumiecie? Ja ich w ogóle nie chcę. Ja ich nie chcę. Jak ja czegoś nie chcę, to tam nie mówi do mnie Bóg w tym temacie w ogóle. Ale jak ja czegoś pragnę, to On do mnie mówi w tym temacie. Jak ja na przykład pragnę pogłębiania się mojego małżeństwa. Jak ja na przykład pragnę pogłębiania się małżeństwa. Ja nie mam takiego małżeństwa, że mam po prostu, o, mam małżeństwo, o, mam żonę i my tak sobie jesteśmy. Nie. Ja myślę o mojej żonie. I ja chcę pogłębienia naszego małżeństwa. Ja nie wiem jak, bo to jest dla mnie tajemnica, co to znaczy pogłębienie naszego małżeństwa. Tak? Ale ja pragnę. I teraz na podstawie tego pragnienia przychodzą do mnie szeregi różnych koncepcji Bożych. Co mam zrobić z tym? Ja na przykład pragnę przyprowadzić do Jezusa jak najwięcej ludzi. Takie mam pragnienie ja. I teraz na tym pragnieniu Duch Święty, tak? Bardzo dużo do mnie mówi. Od rzeczy drobnych, tak? Poprzez organizacyjne, logistyczne, finansowe, różne. Kiedy na przykład na tym odcinku pytam Ducha Świętego tak: Panie Boże, jaką kolumnę powinienem kupić? To On mi podaje markę. Teraz kupiliśmy takie dwie kolumny, o których w ogóle nie wiedziałem, że istnieją. Nie polegało to na tym, że w mojej głowie pojawił się symbol, tak? Tylko polegało to na tym, że przeglądałem sobie różnego rodzaju kolumny w internecie, szukając tego, czego znam, tak? I w pewnym momencie zatrzymałem się, zacząłem się patrzeć na kolumnę, której w ogóle nie znałem. I Duch Święty tutaj mówi, no to to jest to. Tak było na przykład z samochodem. Samochodem Kia. Ja kilkoma kijami już jeździłem, tak? Ja w ogóle nie wiedziałem, że kiją się jeździ. Ja nie miałem takiej koncepcji samochodu. Ale Duch Święty mi wskazał w ten sam sposób kiję. Tak? I do tej pory kija służy w kościele. Jedna, drugą jeździ nasz syn, a w ogóle jeżdżę tylko koreańskimi samochodami. Tak? Bo Duch Święty do mnie kiedyś powiedział, w jakim kraju jest najwięcej wierzących, Artur? Ja powiedziałem, w Korei, panie. No to jakie masz samochody kupować? Mówi, zgadnij, kto je składa. Mówię, aha, no dobrze. 50% narodu przyznaje się do odrodzenia duchowego. A więc prawdopodobnie to drugi pracownik w fabryce samochodów składa samochody. To jest nasz Pan w Chrystusie. Więc wiesz. Ja w to uwierzyłem, tak? I zasuwam koreańskimi samochodami. Ale zawsze na początku jest pragnienie. Pragnienie. Co to jest pragnienie? To jest chęć realizacji zrobienia czegoś. Po pierwsze, musisz zobaczyć, czym jest pragnienie. Chęć realizacji zrobienia czegoś. To również dążenie do czegoś, czyli koncepcja dążenia do czegoś. To jest pragnienie. Również życzenie sobie czegoś. Życzysz sobie czegoś? Nie boisz się życzyć sobie? Nie pytam, czy innym życzysz, bo oczywiście jesteś wspaniałym sługą Bożym, to innym życzysz na pewno. Ale co sobie życzysz? Po trzecie, to jest ambicja. Chrześcijanie się boją ambicji. Ja nie mam ambicji, ja jestem nawrócony. Ja mówię, ja mam ambicję. Bo w mojej Biblii jest napisane, kto biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. Tak? A to jest ambicja.
wskazuje się, że to jest coś, co włożył w ciebie Bóg. Jeżeli chcesz coś osiągnąć, jeżeli chcesz iść wyżej, chcesz iść dalej, to to jest ambicja. I to Bóg w ciebie włoży. I Bóg będzie mówił na tym poziomie do ciebie. On będzie mówił do ciebie. Pragnienia, tak? Rozpościerają się również na sferę marzeń, czyli wizualizacji zjawisk. Marzenie to jest wyobrażanie występujące w czasie pełnej, wyobrażenie występujące w czasie pełnej świadomości. Ilu z was nie boi się marzyć? Ja jestem marzycielem. Ja marzę. Ja w swoich marzeniach stawałem przed tysiącami ludzi, wyciągałem swoje ręce, oni padali pod mocą, byli uzdrawiani, przyjmowali Jezusa. Rozumiesz? Ja nie boję się marzyć. Ktoś powie, to jest nieracjonalne. Ja mówię, nie, to jest normalne. Bardzo normalne. Jeden bardzo znany kaznodzieja pierwsze swoje głoszenia zaczynał od tego, że szedł w pole kukurydzy i głosił do kukurydzy. I mówi, kto chce przyjąć Jezusa? I wyobrażał sobie, że stoi na stadionie. Wtedy miał 17 lat. Przed czas, że zaczął stawać na stadionie. Zaczynał od pola kukurydzy. Powie szaleństwo, ale ma w sobie metodę. Kto z was nie boi się marzyć? Pytam, czy boisz się marzyć? Jeżeli nie boisz się marzyć, rozumiesz? To znaczy, że musisz teraz obejrzeć marzenia swoje jako głos Boga. Bóg jest Bogiem marzeń. Bóg jest Bogiem pragnień. To jest początek głosu Boga. Żeby dalej można pójść i rozumieć Go lepiej, to te rzeczy musisz w sobie usankcjonować. Marzenia i pragnienia, one są ściśle związane z prawdą, z miłością, z pokojem, czyli z całym tonem głosu Boga. Nigdy nie będziesz miał marzeń, tak, które będą odstawały od prawdy. Chcesz zweryfikować marzenie? Przeleć po prostu przez filtr prawdy. Czy to jest prawda? Rozumiesz? Czy na przykład, jeżeli ktoś marzy o tym, żeby mieć pistolet i zastrzelić sąsiadkę, bo jej kot mu leje na wycieraczkę, czy to jest z Boga? Nie. Weryfikacja marzeń i pragnień jest bardzo prosta. Przez ton głosu Boga. Czy to prawda? Czy ty wierzysz w te rzeczy? Czy to jest enigmatyczne? To jest też nauka rozróżniania fantazji od marzeń. Marzenia się spełniają, fantazja niekoniecznie. Fantazja to jest wytwór naszej wyobraźni. Fantazjować potrafimy wszyscy. Potrafisz sobie teraz wymyślić taką głupotę, że się w głowie nie mieści. Wiesz o tym, prawda? Że masz trzy nogi na przykład. To nie jest głupotę. Od razu nas mózg, pyk! Już ci trzecia noga wyrosła z pleców. Tutaj sobie chodzisz, tam piłkę kopiesz, proszę ciebie. Rozumiesz? Już z kaftanem szykują się na ciebie. Ale to jest fantazja. Fantazja to nie jest marzenie. Fantazja to nie jest pragnienie. Ale przeprowadź swoje wyobrażenia przez te filtry, o których mówiliśmy wcześniej i zobaczysz realność głosu Boga do ciebie. Nie wolno wam się bać marzyć. Musicie być ludźmi, którzy pragną i wierzą w to, tak? Że to, co w nich jest, to jest głos Boga. Ja dzisiaj zauważyłem, że wielu ludzi jest bardzo zawężonych w swoich pragnieniach. Boją się pragnąć. Ja mówię, jeśli boisz się pragnąć, boisz się marzyć, to w tym momencie zablokujesz Boga. Bóg to nie to, że On nie będzie, On będzie w ogóle, On zawsze sobie znajdzie jakieś takie pragnienia w tobie. No będziesz miał takie pragnienia, takie w ogóle, wiesz, no, takie jak kapsle. No i tam będzie mówił do ciebie na tych kapslach, tam wiesz. No tak, będziesz takie miał coś, no, a ja nie chcę mieć takiego czegoś. Ja w ogóle nie chcę z Bogiem rozmawiać o takich w ogóle historiach malutkich, ja wiem, On jest... No być tak gadał ze mną, no bo takie pragnienie przyjąłem, no takie pragnienie. Panie, no moim pragnieniem jest te 2200, no i tak... Że nie umarł Panie z głodu, takie mam pragnienie, takie... Wiesz Panie, tak wiele to nie chcę od Ciebie, tak... Żebym tak nie zdziadział tylko Panie, tak... No i on mówi do Ciebie, no to powiem Ci, żeby nie zdziadzieć, to tam...
musisz to sobie zrobić, to takie, taki plan antydziadostwo ci przedstawi i ty tak sobie to zrobisz i tak w ogóle będziesz sobie żył, tak chodzą ludzie, tak sobie poprzestaję na tym, co posiadam. No tak, nie masz pragnienia kapsle, poprzestałeś, no tak masz, no. A ja nie mam tak, rozumiesz? Ja mam marzenia, proszę ciebie, jak Teksas. Mam takie marzenia. Mnie takie rzeczy interesują. Ja bujam w obłokach, jestem marzycielem. Chcę więcej. Chcę więcej. Chcę przyprowadzić do Jezusa masy ludzi. Chcę być w telewizji, chcę być w radio, chcę pisać książki, chcę nagrywać w ogóle programy różne. Ja chcę mieć telewizję swoją. Ja tego chcę. Ja chcę tam siadać i w ogóle mówić, tak? Ja chcę wpływać na to. Ja chcę, żeby byli milionerzy w moim środowisku. Ja tego właśnie chcę. To mnie w ogóle interesuje. Nie interesuje mnie to, żebym ja miał 5, 6, 7 tysięcy. Interesuje mnie, że przez moją służbę miesiąc w miesiąc przechodziło $1 000 000. To mnie interesuje. Mnie to interesuje. Ja dojdę do tego. Ja do tego dojdę. Do tego dojdę. To mnie interesuje. Interesuje mnie, żeby zbudować dom dziecka. To mnie interesuje na przykład. Rozumiesz? Ja dalej sobie mogę mieszkać w swoich 59 metrach kwadratowych, słowo honoru, a i tak przez moje konto naszej służby będą przychodziły w ogóle ogromne pieniądze. Bo mnie to interesuje. Interesuje mnie to, żeby być sławnym. Dlatego, że jak ja będę sławny, a ja jestem namaszczony, tak? To ja będę docierał do mas ludzi. A ludzie mówią, nie, mi zależy, był taki skromny. Ja mówię, no pięknie masz. Jesteś ta lampa, co założyła na siebie klosz. Lampa z kloszem jesteś. Rozumiesz? A w moim Piśmie Świętym jest co innego napisane. Co innego. Jeden pastor jak był w dobrym stanie, on mówił tak. Jak nas wyrzucą, mówi, drzwiami, wejdziemy oknem. Jak nas wyrzucą oknem, wejdziemy przez telewizję, rozpieprzymy ten system. Rozumiesz? Imponował mi. Patrzyłem na niego, imponował mi. Miał wielkie marzenia. Ja mam wielkie marzenia. Wielkie marzenia. Nie biorę się za rzeczy, gdzie nie mam marzeń. Wiecie, o co chodzi? Nie mam marzeń różnych. A więc nie ruszam tego. Nie mam marzeń, żeby chodzić po polskich ulicach i karmić biednych. Nie mam marzeń. Bo ja uważam, że większość polskich biednych, proszę ciebie, to są ludzie, którzy nie muszą być biedni. Przepraszam bardzo. Bo w tym kraju wystarczy, proszę ciebie, trochę chcieć, tak? I można sobie zrobić, tak? Poddawaj swoje marzenia pod analizę prawdy Bożej, przepuszczaj to przez to i będzie wszystko dobrze. Jego precyzyjny głos przede wszystkim koryguje wszystkie odstępstwa od marzeń i pragnień, które On włożył w naszego ducha. On to wszystko skoryguje. A to, co pozostanie, to musi być podstawa Twojego słuchania Boga. Rozumiesz? Podstawa Twojego słuchania Boga. I teraz dalej jest napisane w wersecie 21. Wtedy, czyli kiedy, gdy Twoje uszy usłyszą słowo odzywające się do Ciebie, tylko słyszenie głosu Boga i postępowanie według Niego daje Ci pewność chodzenia poza systemem bałwochwalstwa. Tam jest napisane, że wtedy rozwalicie bałwany. Kiedy my rozwalamy bałwany? Kiedy my rozwalamy system, który jest systemem zaburzeń, schorzeń? Tak? Kiedy słyszymy wyraźne prowadzenie. Wyraźne prowadzenie. Dlaczego ja nagrałem całe nagrania demonów burzących? Skąd to w ogóle przyszło do mojej głowy? Demony burzące w ogóle. Bo ja zacząłem, tak, być prowadzony przez Ducha Świętego po swojej duszy. On mnie przeprowadził, bałwany ze mnie wyrzucił. Pokazał mi, które demony za to są odpowiedzialne. Kiedy zacząłem precyzyjnie słyszeć Jego głos, zaczęło we mnie padać bałwochwalstwo. Zidentyfikowałem lęki, zidentyfikowałem odrzucenie, poniżenie, tak? Narcyzm. Wiele różnych rzeczy. Dlatego Słowo Boże mówi, że kiedy ten precyzyjny głos przychodzi, tak? To w tym momencie, tak? Bałwany padają.
wtedy padają. A ja, a tak inaczej, to ktoś ci będzie mówił 1000 razy, proszę ciebie, że coś nie w porządku w swoim życiu, a ty będziesz mówił Bałwany pokryte srebrem i bałwany pokryte złotem. Pokryte srebrem to jest pozór zbawienia, a pokryte złotem to jest pozór świętości. Padną pozory w tobie. Precyzyjny głos pokaże ci, co jest do uzdrowienia. Precyzyjny głos ci pokaże, gdzie ściemniasz. O, brudry, ja przychodzę dzisiaj do niego, wiesz, rozmawiam z nim, tak? Rozmawiam z nim o czymś i mówię coś, wiesz. A on do mnie mówi, ale to nie jest prawda, co czujesz. Ja dzisiaj w ogóle wiem, że ma rację. Ja mówię, no dobrze, tak czuję. No to nieprawda, Artur. To robimy z tym porządek. No dobrze, panie, robimy z tym porządek. Robimy z tym porządek. Bo ja już wiem, że tu nie. Artur, ty źle czujesz. Źle czujesz. Ja się nie dyskutuję. Ja nie wiem, jak inaczej czuć. Przepraszam, ja nie wiem. Ja się nie znam. Ale ja mam jakiegoś bałwana z tym tylko, jakiś pozór. Tak? Bałwan srebrny to na przykład bałwan, który masz coś w sobie takiego, że to ci pokazuje, o, ta rzecz ci jest potrzebna, potrzebna ci jest, żebyś był, żebyś się dobrze czuł. To cię będzie zbawiać, to cię będzie ratować. Ta relacja cię będzie zbawiać, ta relacja cię będzie ratować. I wtedy precyzyjny głos mówi, ale to jest kłamstwo, Artur, to taki pozór masz. Czy ten człowiek tak naprawdę wpływa na ciebie destrukcyjnie, a nie pozytywnie? O. Zerwij ten kontakt. Skutek chodzenia poza bałwochwalstwem to zupełna psychofizyczna obfitość. Widać, że głos Boga, precyzyjny głos Boga prowadzi nas do sukcesu. A więc mamy zrobioną podstawę, mamy ton głosu i mamy pierwszą informację, to są pragnienia. Widzimy, że musimy je przeprowadzać przez filtr, tak? I widzimy, że to będzie przede wszystkim wpływało na nasz osobisty sukces. A więc ja zrobię za chwilę przerwę i będziemy mówić o precyzyjnym głosie Boga konkretnie. Wtedy też porozpoznajecie rzeczy, od razu na pewno odrzucicie. Natomiast to, co teraz powiedziałem, jest dla nas absolutną podstawą.